Salam, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Kot Perski. Pozwólcie tutaj na samym początku, abym wam wszystkim podziękował za tyle wsparcia i miłe komentarze, jakie od was dostanę i prywatnie, i publicznie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, jestem bardzo wam wdzięczny i bardzo dziękuję serdecznie, naprawdę. A w tym filmie, ponieważ już zbliżamy się do walentynki, chciałbym porozmawiać z wami o tym, czy w ogóle obchodzimy walentynki, a jeżeli tak, to jak obchodzimy to. Jeszcze o tym, jak my, Irańczycy, mimo wszystkich restrykcji, jakie mamy i pewnie jesteście o tym świadomi, jak się poznajemy, dziewczyny i chłopaki. Mam nadzieję, że ten temat będzie też dla was ciekawy. Zapraszam do oglądania tego filmu o walentynki w Iranie. Zapraszam. To zaczniemy od tego pytania, które bardzo często słyszę od obcokrajowców. Czy my w Iranie obchodzimy walentynki? Tak, obchodzimy. Już od, powiedzmy, od 10 czy 15 lat temu to już zaczyna się być z każdego roku bardziej popularne obchodzenie walentynki w Iranie. Oczywiście to bardziej młodzieży to obchodzą i dlatego od razu u nas zaczęło się być taki żarcik, że luty to wcale nie jest, to nie jest najlepszy miesiąc, aby podrywać kogoś, aby poznać z kimś, ponieważ potem trzeba dużo płacić. Ale oczywiście wiemy, że no, po pierwsze to jest żarcik, a po drugie wiemy, że nie zawsze trzeba tak bardzo dużo płacić na prezenty dla drugiej osoby. Czasem też można tylko jedną kwiatką. Chociaż powiem tak, że nie zawsze może być tak tanio, szczególnie u nas. Pamiętam, jak kiedyś pracowałem w takiej kawiarni już od 2 czy 3 tygodnia wcześniej. Zrezerwowali stół w tej kawiarni z okazji walentynki. Chcieli wszystkie pary chcieli tam obchodzić i świętować ten dzień w tamtej kawiarni. A dlaczego w tamtej kawiarni? Oczywiście, ponieważ tam się poznali. I właśnie, jak Irańczycy się poznają? Oto jest pytanie, bo bardzo często słyszę, że przez tyle restrykcji u was, że nie można, że policjant się przyczepia, albo że coś tam, to jak się poznacie? To właśnie jedno miejsce jest kawiarnie. A jak indziej, jakie inne miejsca, to opowiem. Ale muszę wrócić do przyszłości od tamtego dnia, od czasu, jak byłem sam dzieckiem. I wam opowiem całą historię, jak to się rozwinęło, jak to się zmieniło. W ogóle takie społeczne afery i tematy w Iranie. Pamiętam to bardzo dobrze aż do dziś, jak mój kuzyn, jak ja byłem dzieckiem, to mój kuzyn zawsze mi doradził, że to jest bardzo niebezpieczne, aby się skontaktować z dziewczynami, bo policjant zawsze może się przyczepiać, szczególnie na ulicach i w publicznych miejscach. I to było bardzo niebezpieczne, więc nawet na takich imprezach rodzinnych też nie byliśmy takie bardzo spokojne albo na wesolach. I dlatego ja zawsze się zdziwiłem, nie tylko ja, że jak moja mama opowiadała z czasu przed rewolucji, jak ona była na związku z moim ojcem jakieś 3 lata i przed małżeństwem. I mi w ogóle dla nas było bardzo trudne coś takiego uwierzyć wtedy. Trochę później miałem jednego znajomego na alejce, który się dowiedzieliśmy, że ma dziewczynę. Chociaż my nawet baliśmy się powiedzieć, albo nie mogliśmy uwierzyć, że to jest jego dziewczyna. Chcieliśmy tak powiedzieć i uwierzyć, że ona jest jego narzeczoną. Mimo tego, że bycie narzeczona w ogóle jest coraz bardziej oficjalna, ale dla nas było bardzo trudno, aby uwierzyć, że ktoś może mieć dziewczynę, girlfriend,
boyfriend. W ogóle dla nas to, takie słowa były bardzo obce. I jak pewnego dnia zapytałem go, no jak poznałeś tą dziewczynę, jak zacząłeś ten związek? On mi opowiadał, że pewnego dnia, ponieważ oni mieszkali w tym samym mieszkaniu, kilka razy ją widział i polubił ją. I pewnego dnia napisał dla niej jakiś list. I tak bardzo cicho, na odpowiednim momencie jej dał ten list. No i oczywiście ona to przeczytała i później też na odpowiednim momencie cicho mu oddała drugi list do mojego znajomego i tam w tamtym liście napisała, kiedy i w którym miejscu mogą się spotykać, aby nikt się nie dowiedział. To była wielka tajemnica dla nich. A jak ja kilka lat później zacząłem studiować na liceum, jeszcze w czasie przed internetem, to jeszcze było bardzo popularne napisanie listy do dziewczynach. I jedyne miejsce, gdzie można było w ogóle zobaczyć dziewczynę wolne i spokojnie, bez rodziców, bez nikogo, tylko same dziewczyny, to oczywiście było pod ich szkołem. Ponieważ oczywiście wiecie, że w Iranie szkoły dla chłopaków i dziewczyny nadal są oddzielne i oddzielnie studiujemy. Także codziennie po szkole to razem z kolegami leciliśmy szybko do takich szkołach dla dziewczyn, staliśmy i oczywiście tam widzieliśmy, że nie jesteśmy same, że dużo innych chłopaków też tam stoją pod tymi szkołami. I tam staliśmy, czekaliśmy, jak widzieliśmy, że jest jedna dziewczyna, trochę patrzy, trochę na nas spojrzy albo gapi, to widzieliśmy, że akurat do niej można podać ten list bardzo cicho. Ja osobiście wtedy pamiętam, że ponad 30 listów napisałem dla jednej dziewczyny, do których ona nigdy nie odpisała. Może niestety, ale naprawdę to nie było żadnej innej okazji, aby spotkać z dziewczynami. A teraz obecnie, oczywiście nie mamy w Iranie puba, ale przez tyle wolności, że ja osobiście uważam, że większość jest przez internetu, albo dzięki internetem mam powiedzieć, to są bardzo dużo miejsca, gdzie chłopaki, dziewczyny mogą się spotykać, w ogóle się poznać. Przede wszystkim uważam, że w kawiarniach, tak jak jeden z moich znajomych ostatnio twierdził, tak, że żaden single, czy chłopak, czy dziewczyna nie chodzi do kawiarni tylko po to, aby kawę pić. To jest oczywiście jego pojęcie, opinia i twierdzenie. Ja nie do końca się zgadzam, ale tak jest w kawiarniach, to oczywiście spokojnie ludzie się spotykają i się poznają nawzajem. Jeszcze od kilku lat też u nas jest bardzo naturalne i normalnie, aby chłopaki i dziewczyny się skontaktowali, nawet się przyjaźnili bez żadnego celu, aby się tak za bardzo się zbliżyć. Dopiero na uniwersytecie to jest pierwszy raz, gdy dziewczyny i chłopaki mogą studiować razem. I oczywiście to normalnie jest bardzo dobry czas i odpowiedni czas, aby oni się skontaktowali i się poznali nawzajem. Chociaż kiedyś to było bardzo ciężko, ponieważ policjant bardzo się przyczepiał w uniwersytetach. Teraz jest trochę lżej i trochę bardziej spokojny. I oczywiście to już od około 10 albo 15 lat temu, z tego co pamiętam, internet zaczął się być bardzo popularny. Pamiętam takie strony jak Yahoo Messenger, kiedy było bardzo, bardzo popularne. I tam oczywiście spokojnie wszyscy mogli się skontaktować. I
Potem Facebook to nawet coraz lepiej, przez kilku lat to było bardzo popularne, przed tym co zostaje zablokowane w Iranie, bo oczywiście wiecie, że teraz obecnie w Iranie Facebook, YouTube i dużo innych stron niestety, ale są zablokowane. No, oczywiście po Facebooku też teraz obecnie Instagram w Iranie jest bardzo popularny, prawie wszyscy mają jakieś konto tam i przez internetu dużo, bardzo, zdecydowanie bardzo dużo w Iranie się zmieniło. Ludzie zaczęli się spokojnie skontaktować i zachowywać się coraz bardziej lżej. Na szczęście dziewczyny coraz mniej się boją policjanta i mają coraz bardziej wolności. I to jest super. Mam nadzieję, że tak się tak skontynuuje. Oczywiście pamiętam, że tu kilku lat temu na uniwersytetach, tam na jedzeniach, na potrawę dla studentów dodali jeszcze kamfor, jeżeli dobrze mówię, aby to było jak najmniejszy interes do drugą pełci. The opposite sex. I to jest niewiarygodne, ale coś takiego naprawdę przez wielu lat było w Iranie. A jeszcze inne miejsce, gdzie jest bardzo popularne i często jest chyba bardzo dobre miejsce, aby się poznać, aby chłopaki i dziewczyny się poznali. Tak samo jak kiedyś w drugim filmie powiedziałem i opowiadałem, jest na ulicach przez Dordora. Dordor też jest bardzo, bardzo dobra okazja. I właśnie większość tych, którzy robią Dordor, czyli samochodami jeżdżą na ulicach, się kręcają, bez celu jeżdżą. Oczywiście to nie jest tylko po to, aby się popisywać swoimi samochodami, ale i oczywiście po to, aby poznać dziewczynę albo dziewczynę, aby poznać chłopaki. No i oczywiście w parkach też bardzo często można zobaczyć, że grają chłopaki i dziewczyny razem i szczerze mówiąc już policjant bardzo rzadko się przyczepia do takiego coś. Szczególnie w dużych miastach. Może w małych miastach albo w wioskach w ogóle nie ma parku, albo w małych miastów to jest trochę mniej jeszcze tyle wolności, jak na przykład można się spodziewać w Teheranie, czy w Karadżu, czy w innych miastach. Poza tym mamy kilka miasta w Iranie, które są bardzo znane jako religijne miasta. Tak jak Qom na przykład, tak samo jak Qom, Isfahan, nawet Yazd, Kashan, one są uważane za bardzo religijne miasta, że ludzie po prostu nie życzą sobie, aby zobaczyć takie sceny, że chłopaki i dziewczyny razem grają w parku. Ale w Teheranie spoko, może być. I już ludzie nawet są bardzo przyzwyczajeni na takie coś, na szczęście. Jeszcze druga sprawa, która może być dla wielu obcokrajowców bardzo ciekawa, albo nawet bardzo dziwne, jest to, że u nas jest popularne, teraz może troszeczkę mniej, ale na wioskach ciągle nadal takie same popularne, aby się żenić z kuzynkami. Generalnie w islamie nie można się żenić tylko z córką, siostrą, matką i ciocią. Oprócz tych z wszystkimi można się żenić. I czasem są takie wioski i takie ludzie, że nie tylko uważają, że można tak się żenić, ale nawet uważają, że tak trzeba się żenić. To ciągle też tak po prostu tak bywa i tak jest. Nawet mamy takie powiedzenie, że małżeństwa między kuzyn i kuzynką jest założone, jest już ustalone na niebach.
že po persku mluvíme, že a kde je pesaramu, duchtaramu, rutu osemuna vastan. To znaczy, že před tím, co navet się urodzą, to wiadomo, že oni w przyszłości będą się żenić. I dla mnie osobiście to jest bardzo dziwne, ale w Iranie nie powiem, że dużo jest takich, ale istnieje takie też małżeństwa. Skoro rozmawiamy o walentynki w Iranie, warto też rozmawiać o innym święto w Iranie, który też razem się pojawi z walentynką, bo tak naprawdę w Iranie to jest chyba z tego, co teraz pamiętam, jedyne święto, które ze zachodu jest, a nie jest taki nasi tak naprawdę, albo nie jest islamskie. Ponieważ wiele ludzi też nie lubią, aby obchodzić takie święta. W Iranie mamy takie bardzo historyczne święta z czasu Zoroastrianinów, które się nazywa Sepandar Mazgan. To jest właśnie jakieś 10 dni po walentynki. Mógłbym powiedzieć może w 24 lutego co rok. To jest takie święto historyczne. I źródła tego święta jest to, że każdy miesiąc w starym Iranie ma oczywiście jakieś swoje imię, które do dziś też mówimy. Ostatni miesiąc roku, czyli to ten miesiąc, który jest bardzo blisko do marca, nazywa się Esfand albo Esfand. A każdy dzień w miesiącu też ma jakieś imię. Piąty dzień w tym miesiącu Esfanda ma na imię też Esfand. I właśnie zawsze jak ten dzień ma na imię takie same jak ten miesiąc, to Irańczycy obchodzili ten dzień. Właśnie piąty dzień Spanda też ma na imię Spand, więc obchodzili i świętowali ten dzień, a to z powodu, i to był jakiś nachód dla kobietach. Więc też został nazwany, że Dzień Kobietach albo Dzień Miłości. I ostatnio to jest zaczynało się być bardzo popularne i część ludzi też mówią, że jakby co, to my jako Irańczycy musimy obchodzić tamtego, naszego święta, czyli Sepandar Mazgan, ani walentynka. Co my mamy wspólnego z walentynką w ogóle? Ja na to nic nie komentuję, ale są takie dyskusje też, że zawsze jak się zbliżamy do walentynki. Podsumując to wszystko, ja osobiście uważam, że warto by było, aby świętować każdego dnia i każdej okazji, aby cieszyć się, bawić się i być wdzięczny z tego powodu, że człowiek jest na związku i ma kogo kochać i ktoś też go kocha. Nie jest nic złego w tym. Oczywiście ja bardzo dobrze rozumiem też ci, którzy mówią, że nie musimy obchodzić walentynki, ale czemu nie? To my możemy być taki jedyny naród, oczywiście z tego co ja wiem, że dwa dni mają z okazji miłości i kobietach. To byłoby super i świetne. Mam nadzieję, że ten film i cała ta historia, jak wam opowiadałem, żeby wam się spodobał. I bardzo serdecznie wam podziękuję za wszystkie wsparcie, dobre energie i miłe komentarze, jakie podzielicie ze mną. Naprawdę, to dla mnie bardzo dużo znaczy. Jestem pod wrażeniem. Serdecznie was pozdrawiam z Iranu i do zobaczenia za tydzień. Chodapes! Cześć!